Okej, siemanko, to ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj postanowiłem z Dieru czy też z Darkiem nagrać kolejny achievement. Jeden z widzów, w sumie teraz nie pamiętam, czy to była sugestia z widzów, żeby nagrać taki achievement, czy nie. Tak czy siak będziemy próbować zrobić jak największy damage wykręcić na zwierzchniku czarnej, zwierzchniku klanu Czarnej Czaszki. Będzie to w sumie OTK, bo mam Grand Final Cut'a, więc będzie to takie w sumie OTK. Będziemy oczywiście boostować swoją siłę, w sumie bohatera siłę, po to, żeby ten zwierzchnik klanu miał jak największą ilość ataku. Do tego posłużą nam stworzenia, które Tieru będzie zabijał swoimi zaklęciami, a ja będę grał krew mojego plemienia. Za każde stworzenie, które zginie na polu bitwy, moja siła wzrasta o 1, więc jeżeli będą 8 stworów na polu bitwy, to moja siła wzrośnie o 8 punktów. Oprócz tego gram 4 budynki, jest to plac szkoleniowy, który też zwiększa siłę, jeżeli w takim placu szkoleniowym znajduje się stworzenie. W sumie nie jest to jakiś mega skomplikowany achievement, bardzo prosty raczej. Mam same stwory, które Tieru będzie zabijał, budynki i łuty szczęścia, które levelują siłę, jest Grand Final Cut do wystawienia zwierzchnika. No i w sumie to na tym będzie polegało. Jeszcze jest Dzień Poboru, który też zwiększa siłę. No i na tym to, tak jak mówię, będzie polegało. Darek będzie zabijał moje stwory, ja będę zagrywał stwory i levelował siłę po to, żeby pod koniec, po zagraniu 8 w sumie kosmicznych osobliwości, bo znowu gramy o kosmiczne osobliwości. Więc jak wszystko to już przewiniemy 8 razy, to wtedy odpalę wielki finał kata i zobaczymy, ile ataku będzie miał nasz zwierzchnik. Także to by było na tyle słowem wstępu, powiedzmy, i widzimy się za moment, jak już będziemy zaczynać nasz achievement i zabawę. Także do zobaczenia za moment. Okej, to jesteśmy z powrotem, jest ze mną Darek. Siemanko. No i dzisiaj będziemy sobie robić, tak jak powiedziałem na początku, achievement związany ze zwierzchnikiem klanu Czarnej Czaszki. Nawet mam na ręce finał Wielkiego Kata na dzień... Finał Wielkiego Kata. Finał... Wielki finał Kata, może tak. Wielki finał... Grand Final Cut. Tak. No nie wiem, czemu to zostało przetłumaczone. Brzmi trochę śmiesznie. Jednak ta angielska wersja była trochę tak... Brzmiała, nie wiem, poważniej, powiedzmy, dostojniej, czy coś w tym stylu. No nie tak groteskowo jak ten wielki finał kata, bo tak naprawdę ktoś się może zastanawiać, co to za finał kata, kto jest kata, kto to jest kat, czy coś w tym stylu. Czy tu chodzi o tego gościa, który ścina głowy po prostu, czy coś w tym stylu. Tak na początek. Okej, mniejsza z tym, także no, będziemy levelować siłę naszych bohaterów. Znaczy w sumie ja będę levelował siłę Akamasa po to, żeby mieć jego miłą jak największą. Dzięki temu zwierzchnik klanu będzie miał masę punktów ataku. No a Tieru będzie Darek będzie zabijał moje stworzenia po tym, jak ja zagram krew mego plemienia. On będzie je zabijał jakimiś zaklęciami typu... Jakie masz zaklęcia? Wszystko mam. No mam począwszy od Fale Gorąca aż do Armagedonów, także AOE masowe. No, dla każdego coś dobrego. Nawet pociski są, bo ja gram stwory, które nie mają więcej niż 2 HP, więc nawet może pocisnąć moje stworki jakimiś tam pociskami, więc jeżeli będzie miał 4 na ręce, to może na przykład 4 stworki zabić. Nie ma problemu. Łombo combo małe zrobimy. No, na przykład. No i tak to będzie wyglądało. Na początku będziemy klikać, wystawiać stwory, później ja zagram swoje budynki, te place szkoleniowe po to, żeby się piąchy jeszcze lepiej levelowały. No a później, jak już będę miał krew mego plemienia, a Darek będzie miał u siebie na ręce jakieś AOE, czyli nie wiem, jakiś zakazany płomień albo coś innego z magii ognia, no to wtedy ja odpalę swoją krew tego mego plemienia, no i ten. No i wszystkie stwory zginą, a mi podskoczy siła, więc o co najmniej 8 punktów, więc będzie całkiem spoko, tak mi się wydaje. No i mamy kosmiczne osobliwości po to, żeby wtasowywać te stworki znowu wszystkie do cmentarza, do biblioteki. Tak się zastanawialiśmy, czy grać jeszcze może te pełnie, ale się okazało, że... No, czy okazało się, no pełnia tylko... Resetlinkowałaby twoje stwora. Stwory, no tak, no a łuty szczęścia i cała reszta by została, więc nie ma sensu grać raczej pełni. Co zrobić? To może tak piącha i następna tura. No i tak to będzie wyglądać, ja będę levelował siłę. Tieru też będzie rzucał swoje stwory i zaklęcia, no i
zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja już mam pierwszy budynek na ręce, mam też krew mego plemienia. Zagram sobie pierwszy, kurczę blade, budyneczek. Zagram sobie stwora, piącha. A już jest 7. I let's go. Tak jest. No i dobra, na tym to będzie polegać, także widzimy się za moment. Jak już coś uzbieram, jakąś konkretną ilością, mam nawet kurczę blade zwierzchnika. Jak uzbieram już jakąś konkretną siłę, powiedzmy, i wtedy będzie można coś pokazać. Będę miał wszystkie budynki zagrane, a Tieru będzie chciał na przykład, nie wiem, pacnąć moje wszystkie stworki jakimś zaklęciem, czy czymś takim. O, coś takim. Ja sobie ten... dodam powera. Dodam sobie z tego, z wydarzenia. No i to by było na tyle, widzimy się za moment. Okej, to jesteśmy z powrotem, ja odpaliłem sobie dwa razy krew mego plemienia, mam 8 stworów zagranych, więc jeżeli one zginą, to to zostanie pomnożone przez 2, czyli powinienem dostać plus 16 siły więcej. Zagraj jeszcze raz krew mego plemienia, jeżeli masz. No, już nie mam, wszystkie zagrałem. A, wszystkie, spoko, dobra. Dwie mi zostały. Tieru po prostu usmaży czymś te wszystkie moje stworki, także powinienem dostać 16 punktów siły, tak? Bo to się pomnoży przez 2 te. O, coś krew takie. Mego plemienia razy 8 stworów. I to będzie 16 punktów siły powinienem dostać w następnej turze, jeżeli Tieru wszystkie te stworki zabije moje. No będzie coś, mam nadzieję, że będzie w miarę efektowne. O, jeszcze kryształ mocy, proszę bardzo. Drugi kryształ mocy? Trzeci kryształ mocy? Co chcesz zagrać? Falę gorąca? Czy zakazany płomień? Czekaj, gdzie ja to mam? Zagraj falę gorąca, zobaczymy ile ten. Ale gorąc? No, zostawiam zakazane płomień jeszcze jak ten, na inny fragment, a teraz zagraj falę gorąca, zobaczymy ile z tego będzie. Czekaj, 8. Nieźle. No. Poczekaj, pozbędę się trochę tych speli całych. Okej. Okay. Bo ty masz 47 na cmentarzu, a ja mam 40. Pozbędę się trochę zakręć. No i za chwilę trzeba będzie, bo kończą nam się karty, więc za chwilę będziemy odpalać pierwszą kosmiczną osobliwość, jeszcze żaden z nas nie odpalił, więc mamy ich 8, a zwróćcie uwagę, że ja już mam 289 punktów siły, a to jest jeszcze ani jednej kosmicznej osobliwości nie użyliśmy, więc można pomnożyć ten wynik przez 8, co daje 3 razy 8, Boże, ile jest 3 razy 8? 3 razy 8, 24. No, czyli daje 2400, jeżeli dobrze liczę, 2400 punktów ataku, więc no... Grubo. Okej, okay. coś takiego i brakuje mi jednej jednostki tutaj, żeby zagrać. To nic, to najwyżej wyślę ci na manowce te jednostki, żeby po prostu... Okej. Okay. A masz coś tam, że na pierwszy szereg? To znaczy? No już pierwszy szereg jest cały zapełniony. Wiem, ale czy masz jeszcze jakieś krapy? Tak, jeszcze mam. Dobra, to ci usmażę. Okej. Okay. Co jeszcze ciekawe? Tu masz 56 kart, ja mam 51, to robimy tak. Robimy tak. Żeby mi pospadało. No dobra. Robimy tak. 52, 54, jeszcze dwie karty. Chcesz z mikrofonem weź trochę zadziałaj, bo strasznie tak buczy. O, jest elegancko teraz. Dobra, no to widzimy się za chwilę w takim razie, jak będziemy po prostu dalej bawić się w zagrywanie kart i myślę, że będę kontynuował nagrywanie, jak użyjemy powiedzmy z 4 kosmicznych osobliwości, zobaczymy ile wtedy będę miał siły. Tak mówię, będzie grubo. No będzie grubo na bank, bo tak jak widać jeszcze ani jednej nie użyliśmy, a ja już mam 300 punktów siły, więc no na pewno będzie elegancko, także widzimy się za chwilę. Okej, to jestem na moment. Ja zagrałem 4 razy krew mego plemienia, a Darek zapodał swoje 4 kryształy mocy i chce rzucić co? Armageddon. Okej, to zapodawaj. Dobra, ile damage'u, jak myślicie, ile damage'u będzie? Będzie ciekawie. Raz, dwa, no 40? Więcej? Więcej. 80? Ile tam po 120 było? Chyba. Mi się wydawało, że było 80. Czekaj, 80? Tak, 80, no. Mi się 80. Wydawało, że było 80 damage. 80, bo tam było dwucyfrowe, ale takie fajne, 80. Oho. Całkiem nieźle z Armagedonu jednak. Okej, to widzimy się za chwilę, jak będziemy dalej się tutaj, kurczę, bawić w klikanie i rzucanie zaklęć i stworów.
Okej, no to jestem z powrotem. Jesteśmy po zagraniu wszystkich kosmicznych osobliwości. Udało się nam uzbierać 1664 punkty siły na Akamasie. Tieru z kolei leveluje swoją magię po to, żeby zagrać swój zakazany płomień. Też będzie on będziesz grał z kryształami mocy, tak? Tak. Cztery kryształy mocy, więc tego damage'u będzie naprawdę, naprawdę sporo. Ja mam oczywiście wielki finał katan na ręce, plus swojego kurczę blade koksiura w postaci zwierzchnika klanu Czarnej Czaszki, który będzie miał te 1600 ileś tam punktów. Dobra, tu jeszcze można wylevelować z tego i następna turka. Dobra, działamy. Już mam to smażyć? A ile kart zostało? Jedna karta, dwie. No dobra, możesz już to smażyć. Okej, okay, let's go. Dobra, lecimy z tym. Jeden kryształ, drugi kryształ, trzeci kryształ, czwarty kryształ. Magia, 80 punktów i uwaga, zakazany płomień. Zero, nic nie było widać po prostu. No matematycznie to wychodzi 2560. No to nieźle. Okej, okay, to zakończmy turę. Całkiem sporo. Ja mogę tak, przylewelować to. Ostatnia piącha, no i wielki finał kata. Zagrajmy zwierzchnika z szybkim atakiem, który ma 1671 punktów ataku. No i uwaga, kończymy. Bingo. A, wreszcie. Jezus Maria. I tak, trwało to 2 godziny. Jezus Maria. 2 godziny 245 tur. Jezus Maria. O ludzie. I damage 1655. Nie, Chryste. No. Użyte stworzenia 106. Użyte łuty szczęścia 166. Ty 151. Stworzeń 68. Ja 102. Budynki 4. No, no i to by było tyle. Taki, kurczę, mam nadzieję, przyjemny achievement. Dość sporo nam to czasu zajęło, tak jak było widać, Jezus. No dla nas to nie był przyjemny. No, żeśmy klikali, już w pewnym momencie naprawdę mieliśmy dosyć tego, więc 2 godzinki siedzenia przy tym to jest naprawdę sporo. Także to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły na kolejne achievementy, to piszcie w komentarzach. Z naszej strony to chyba tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się. Bye bye, hej.